Ja witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu na drugim przeglądzie sektorowym w ten weekend. Dzisiaj zapraszam Cię na przegląd sektora OZE. Dawno nie oglądaliśmy OZE, sam jestem ciekawy, co tam ciekawego się dzieje w tym momencie, czy nadal mamy negatywny sentyment, a może coś pozytywnego się wydarzyło. Czyli zobaczymy sobie tradycyjnie kilka spółek na wykresie, zobaczymy sobie wyniki portfela w ujęciu tygodniowym, jak również od początku roku. Czyli jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania. I od razu nie przedłużając, lecimy z podsumowaniem tego, co wydarzyło się na ostatniej sesji, czyli tej pierwszej sesji w nowym miesiącu i ostatniej w tym tygodniu, który za nami, czyli zobaczmy sobie jak tam piątek na OZE wyglądał. Widzimy, że mamy skromną zieleń, Letus numerem 1695, Ackerman 310, g 191, Unimod 168 i Ondem 167. Na plusie jeszcze Nowawiz, Dekpol oraz Fotowolt, czyli widzimy, że bardzo słaba sesja w wykonaniu właśnie spółek z tego sektora. Z drugiej strony największe zejście korekcyjne to ECOBOX 7,35 na spadku, REMERSORAL 6,18, PGF grupa 4,82, LQ 4,31, STILO 3,91 czy PEP 3,95, czyli widzimy, że raczej spadki dominowały w tym sektorze na piątkowej sesji. Liderzy obrotu to, jak widzimy jest ZEPAK 3 miliony Przerzucony ML system, bańka 300 i walka podaży z popytem nikt nie zwyciężył. Jak widzimy, Ozy Kapital 868 tysięcy, Grodno 679 tysięcy czy Photon 516 tysięcy. Jeżeli chodzi o kurs, czyli cenę za poszczególną akcję danej spółki, tutaj najwięcej za jedną akcję trzeba zapłacić w przypadku ML system, bo jest to 107 zł, Polenergi 68, Unimod 48,30, Dekpol 34,50 czy Columbus 32,76. Z drugiej strony, najmniej trzeba zapłacić za jedną akcję. Dawnych ciasteczek, czyli Solar Innovation. Jak widzimy tutaj 13 ponad groszy 40 prawie 5 groszy za termo, DNG 48 czy Bras 52, Ecobox 58 groszy, czyli jak widzimy rozstrzącenowy ta rozpiętość jest po prostu wręcz niesamowita, tak więc jest z czego wybierać. To przejdźmy sobie teraz już na spokojnie na portfel debutantów, bo popatrzmy mamy tylko dwie spółki, które z tego sektora zadebutowały w tym roku i one też nie rozpieszczają swoich inwestorów. Stilo w ciągu tygodnia straciło 5%. Ja Ondę straciło 66 setnych. Za to od początku, od kiedy są notowane, Stilo jest na minusie 68%, a Ondę minus 11,5%, tak więc widzimy, że wygląda to mega, mega słabo. I lecimy teraz z wykresami poszczególnych spółek. Przypominam, że oglądamy je w interwale tygodniowym, tak więc interesuje nas średni termin. Pozostałe dostępne są już w nowej odsłonie przeglądu sektorowego 2.0. Do którego serdecznie Cię zapraszam i. Startujmy od razu od pierwszej spółki. Przypominam, że to co widzisz i słyszysz z mojego operatu wielokrotnym zdaniem, nie sugerujesz tym, Dokonaj własnej sytuacji i własnej analizy. Interaut myślę, że doskonale wszystkim znana spółka, która wypłaca co roku tłustą, dwucyfrową dywidendę, obok której ciężko jest przejść obojętnie i widzimy, że w tym momencie zachowuje się zgodnie ze scenariuszem. I moim podejściem, tak jak widzimy, ten poziom wsparcia, który tutaj był przeze mnie wyznaczony już wiele miesięcy temu, jak najbardziej cały czas spełnia swoją zasadność. jak widzimy za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tutaj mamy odbicie od tego poziomu i z powrotem rozgrywkę typowo ręczową. Tak więc, kto lubi rozgrywać ręcze, no to widzimy, że trout jak najbardziej. W tym Momencie daje takie możliwości. W Teraz podchodzimy pod 20, która może być dosyć ciekawym miejscem oporowym. Jeżeli intrault jest silny, to rozjadą tym poziom rakietą, zretestują i będą kontrolować fazę wzrostową, być może nawet to do dogrania górnego poziomu, właśnie tego po Potem odpadną z kretesem, bo wątpię, że przy tak negatywnym sentymencie, jak jest na OZE w tym roku na GPW, mogli zrobić coś więcej. Za to, jeżeli intraut jest słabe, no to raczej będą mieli problem z tym, żeby w ogóle przebijać te poziomy. Chyba, że będą dogrywać tylko i wyłącznie półkę pomiędzy strefami, odpadnięcie to jest znów retest do tego poziomu wsparcia, jego przełamanie. Jeżeli będzie jakaś słabość, szczególnie jakieś informacje negatywne płynące ze świata, no to wiadomo, że bardzo dużo sektorów będzie cierpieć, bo większość spółek jest pomocnych mocnych wygrzaniach, nie tylko te na świecie, ale również na GPW. Tak więc również IntraOd mogłoby tutaj dosyć mocno oberwać. Tak więc takie rzeczy również musimy uwzględnić w swoim podejściu. Tak więc wiemy, o co gramy, gdzie mamy kluczowe poziomy wsparć, oporów, gdzie mogą, może być kontynuacja fazy wzrostowej pod kątem. Z ruchu sekwencyjnego i również co może się wydarzyć w kolejnych dniach i tygodniach. Lecimy dalej z MD Energia. MD Energia dosyć ciekawa, istotna. Fajna spółka, którą niestety również rynek potraktował dosyć negatywnie, bo widzimy, że po kilkutygodniowym ukiszeniu na bardzo ważnych poziomach, gdyż od tego poziomu mógł rozpocząć się oczywiście rajd. Niestety odpadł z kretesem, tak więc ten no, sektor jest na tyle słaby, że również MD Energia odpadła tutaj. Ale jak widzimy, cały czas utrzymują poziom wsparcia, który znajduje się w okolicach 3 3,2 i wiemy o co gramy. Jeżeli oczywiście MD Energia będzie słaba i pojawi się strach, to gramy o Retes do tej strefy, do tej strefy i to jest bardzo istotny poziom wsparcia, który absolutnie nie może paść. Jeżeli padnie, to niestety. Niestety spadki mogą przyspieszyć i MD zobaczymy na takich poziomach, których już nie widzieliśmy od lat. Z drugiej strony, jeżeli MD energia jest silna, no to wiadomo, że gramy o to ukiszenie w dosyć płaskie, tak więc płytkie rozgrywki, ale jak widzimy od wielu miesięcy wręcz tutaj się kiśnie na tej strukturze, tak więc do, przy podbiciu jedziemy po retest do 3,5, a w konsekwencji potem pod połówkę. Raczej wątpię, żebyśmy w najbliższych dniach czy też tygodniach zobaczyli rozjechanie tej strefy bez jakichś spektakularnych informacji, które ewentualnie mogłyby puścić. Spółka Sanex, Sanex, który w tym momencie, jak widzimy, ma cały czas fazę spadkową. Przynajmniej w tym momencie udaje mi się utrzymać tą strukturę ręczową, bo widzimy, że już popatrzmy, przedłużmy tą strukturę i widzimy, że mamy piękny reteścik do półweczki, Uszanowanie tego poziomu, tak więc wiemy o co gramy. Jeżeli Sanex jest słaby, to wybicie 4,5 dla mnie jest kontrolacją i rozpędzeniem fazy spadkowej. Z drugiej strony, jeżeli Sanex jest silny, no to wiemy, że musi powrócić powyżej 5,2. Jeżeli wróci, to oczywiście reteścik do półweczki i też łatwo nie będzie. Jak dla mnie będzie to już sprawdzenie raz tej tendencji spadkowej tutaj, czy ona jest silny oporem, jak również nam się pokryje i w konsekwencji, jeżeli Sanex jest silny, rozjadą to i będą atakować szóstkę, która też będzie bardzo silnym oporem dla Saneksu. Z drugiej strony, jeżeli oczywiście Sanex będzie chciał przybijać ten poziom minimalny, to na pewno tutaj trzeba będzie być bardzo ostrożnym. Jak widzimy typowy płaski dosyć range, więc tutaj bardzo ciężko rozgrywać Sanex, nawet typowo range'owy, gdyż te przeloty są dosyć płytkie. Columbus, król OZE zostaje nam na wice deserek można powiedzieć. Król OZE, który jest tutaj ukiszony też w bardzo ciekawych poziomach. Zdajemy sobie z tego sprawę, że tam pokładu akcji to nie miara, a jak nie zdajesz sobie z tego sprawy, to dobrze chcę prześledzić informacje płynące ze spółki, no bo tam wiadomo, że podaż jest na gigantycznych poziomach, tak więc tutaj jakiekolwiek wybicia dla mnie w przyszłości będą służyć tylko i wyłącznie podaż do tego, żeby dostała okazję do tego, żeby się po prostu kaszować z rynku. Jak widzimy w tym momencie mamy uszanowanie półweczki, jeżeli ta półka pęknie z kretesem, to lecimy na sekwencję niżej, która jest zaznaczona. Z drugiej strony, jeżeli Columbus będzie silny, to nawet jeżeli będą próbować podbijać to oni w moim odczuciu, wykorzystają każdy. Okazję przy jakimkolwiek podbiciu, żeby w granicach pomiędzy w tej strefie po prostu wykorzystać to do kaszowania, będą to silne strefy zrzutu, jak dla mnie silne strefy oporu, i raczej nie przepuszczą okazji, żeby tutaj nie, próba, nie próbować kaszować się z tych pozycji. Tym bardziej, że pamiętajmy, że Columbus też ma zamiar w końcu przejść na duży parkiet. Być może dlatego właśnie, że potrzebuje tej większej płynności, dzięki której ewentualne takie uwolnienie się z tych akcji byłoby możliwe. Tak więc jak dla mnie. Trzeba po prostu na mocno uważać. No i foton. Foton nam zostaje na deserek, popatrzmy. Foton, który też niestety jest słaby, jakby nie było, a też jest to istotna i ważna spółka z tego sektora na naszej GPW. Widzimy w tym momencie, że popatrzmy, przedłużmy tą strefę. Jak zabudnięcie z seruszki, ona też spełnia swoją zasadność już przez wiele miesięcy. Tak więc wiemy o co gramy. Jeżeli foton jest silny, to po prostu wchodzi w strefę, odbija, robi retest pod górę, poziom jest zaznaczony, czyli pod półkę. Jeżeli foton by jakieś informacje puścił, konkretne, które mogłyby uskrzydzić i pokazać kolejne wolumeny, które mogłyby tutaj się zaangażować w tą spółkę. No to ewentualnie dopiero wtedy mogliśmy zobaczyć przypuszczenie ataku w okolicy dziesiątki, ale to też będzie bardzo silny opór. W tym momencie centymetr dla mnie na razie jest negatywny, tak więc nie spodziewam się żadnego szału, jeżeli chodzi o rozgrywkę tych spółek. Wiadomo, że jeżeli rozpędzi się spadek na fotonie, czyli przebicie tej siódemki może to oczywiście spowodować, to będzie to wyglądać bardzo, bardzo negatywnie i po prostu stoczna tą spółkę na poziomy, których nie widzieliśmy już od wielu miesięcy. No i przejdźmy sobie teraz na wyniki portfela. Pozostałe spółki dostępne są na przeglądzie sektorowym, na który Cię serdecznie zapraszam. Link masz bezpośrednio w opisie. I popatrzmy sobie na wyniki portfela od początku tego tygodnia, jak również od początku roku. Jeżeli chodzi o ten tydzień, to widzimy, że mamy jakieś pojedyncze wystrzały. Spółka VAT dała zarobić swoim inwestorom 23%, czyli bardzo ładnie. ML System również po pozytywnej informacji się uskrzydliło i też wybiło prawie 14%. LQ 11% i tyle. Na wszystkie spółki, które są tutaj w tym, mm, w tym zestawieniu, a jest ich jak widzimy całkiem sporo, bo jest ich 30, tylko 3 dały dwucyfrowe stopy zwrotu. Pozostałe, jak widzimy, delikatne wystrzały, jest ich dokładnie 8 na plusie. Intraud 2%, prawie 2%, H4F3, pozostałe tak jak widać. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o największe zejścia korekcyjne, to PGF Grupa spadła ponad 13%, Remersonal 10%, OC 9,5%, Ciasteczka 6,60%. 6,5, Dragon, Ecobox 645 czy Photon 633. W ujęciu portfelowym wynik jest minus 1,19, tak więc nie ma nic tutaj pozytywnego. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o wyniki od początku roku, to widzimy, że PGF Grupa ma cały czas prawie 100% na plusie Bras 94, Zepak 93, no bo Zepak oczywiście przeżył swój trzonny ride ostatnio, Ecobox 48, Unimod 33, 39, Dragon, czyli też jak widzimy tutaj. Z 30 spółek tylko 14 jest na plusie. Najmocniej i to przepotężne zejście, jak widzimy ma Figen 55% w dół. Novavis również mocno w dół 50%. H4F 46, VAT 45, OC Kapital 44, 0.1 42, Foton 41. Również podobnie Berkholnik oraz Columbus 37. Ciasteczka, g 26 i i pozostałe spółki. Tak jak widać w ujęciu portfelowym mamy rekord, ale z drugiej strony, bo pierwszy raz od początku roku mamy cały portfel na minusie minus 81 setnych. Właśnie, jeżeli chodzi o portfel OZE, czyli wygląda to bardzo źle. Sentyment wręcz bym powiedział, że przyspiesza, jeżeli chodzi o negatywne odbiór rynku, właśnie spółek z tego sektora. Daj znać w komentarzu, jak Ty oceniasz. Przede wszystkim ten sektor na najbliższe tygodnie, jak również miesiące, czy w ogóle jeszcze w tym roku zobaczymy jakąś szaloną rozgrywkę na tym sektorze, czy lepiej sobie odpuścić i po prostu wrócić do tego sektora w przyszłym roku. Tak więc ja pozdrawiam się serdecznie, czekam kciuki za wyniki i zapraszam już na nasze kolejne spotkania oraz na kontynuację na przygodzie sektorowym. Na razie, hej!